Krzyś umówił się z Olą o godzinie 14. Ola pojawiła się o godzinie 15.43. Ile czasu się spóźniła? Krzyś wstaje o godzinie 6.00 rano. O godzinie 7.40 wychodzi do szkoły. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie powiedzieć, ile czasu zajmuje mu przygotowanie się do wyjścia. Zobacz, tutaj mamy godzinę 6, bez ani jednej minuty. Tutaj mamy godzinę 7 i minut 40. Od godziny 6 do godziny 7 mamy jedną godzinę. Do godziny 7:40 mamy jedną godzinę i 40 minut. Krzyś zbierał się do szkoły jedną godzinę i 40 minut. Zapisujemy to w taki sposób. O godzinie 7.40 Krzyś wychodzi z domu. O godzinie 7.44 wchodzi do szkoły. Ile czasu zajmuje mu droga do szkoły? Zobacz. Godziny są te same. Różnią się tylko minuty. Tutaj mamy 40 minut, a tutaj mamy 44 minuty. Jeśli do 40 minut dodamy 4 minuty, otrzymamy 44 minuty. Droga do szkoły zajmuje Krzyśkowi 4 minuty. Krzyś wchodzi do szkoły o godzinie 7.44. O godzinie 8.00 zaczynają się lekcje. Ile czasu ma Krzyś, aby przygotować się do pierwszej lekcji? Zobacz, tutaj mamy godzinę 7.44. Tutaj mamy godzinę 8.00. Przypomnę, że 1 godzina to inaczej 60 minut. Oznacza to, że między godziną 7 a godziną 8 mamy 60 minut. Tutaj mamy godzinę 7 i 44 minuty. To ile minut brakuje do 60. Jeśli do liczby 44 dodamy liczbę 16, otrzymamy 60. 60 to inaczej 1 godzina, która po dodaniu do liczby 7 da liczbę 8. Krzyś ma więc 16 minut, aby przygotować się do pierwszej lekcji. Krzyś rozpoczyna lekcję o godzinie 8.00. Ze szkoły wychodzi o godzinie 1415 ile czasu od rozpoczęcia pierwszej lekcji Krzyś spędza w szkole? Od godziny 8 do godziny 14 mamy aż 6 godzin, bo 8 dodać 6 to 14. Tutaj nie mamy ani jednej minuty, a tutaj mamy 15. Od rozpoczęcia pierwszej lekcji Krzyś spędza w szkole 6 godzin i 15 minut. Po wyjściu ze szkoły o godzinie 14.15 Krzyś spotkał się z kolegami. Spędził z nimi 1 godzinę i 30 minut. Następnie poszedł po zakupy. O której godzinie poszedł po zakupy? Jeśli do godziny 14 dodamy 1 godzinę, otrzymamy godzinę 15. .00. Zapiszę tutaj 15. .00. Jeśli do 15 minut dodamy 30 minut, otrzymamy 45 minut. Otrzymaliśmy poprawną godzinę. Krzyś poszedł po zakupy o godzinie 15.45. Krzyś wyruszył na zakupy o godzinie 15.45. Zajęły mu one aż 40 minut. Po powrocie do domu Krzyś zjadł obiad i odpoczął przed telewizorem. O której godzinie chłopiec rozpoczął swój odpoczynek? Jeszcze raz przypomnę, że jedna godzina to inaczej 60 minut. Tutaj mamy godzinę 15:45. To ile minut brakuje do godziny 16? Skoro godzina ma 60 minut, a tutaj mamy 45 minut, to do godziny 16 brakuje 15 minut. Zwróć uwagę, że do tej godziny mamy dodać 40 minut. Dodaliśmy na razie 15 minut. To ile jeszcze musimy dodać? 25 minut. 15 minut i 25 minut to razem 40 minut. No to którą godzinę otrzymamy, jeżeli do godziny 16 dodamy 25 minut? Otrzymamy godzinę 16:25. O tej godzinie Krzyś rozpoczął odpoczynek. O godzinie 16:25 Krzyś rozpoczął swój odpoczynek. O godzinie 19 poszedł grać w piłkę. Jak długo odpoczywał chłopiec? Zobacz, tutaj mamy 16.25, tutaj mamy 19. Między godziną 16 a 19 mamy 3 godziny. Gdybyśmy do tej godziny dodali 3 godziny, otrzymalibyśmy nie 19, a 19.25. 3 godziny to za dużo. Jeśli do godziny 16.25 dodamy 2 godziny, to otrzymamy godzinę 18.25. No to ile jeszcze brakuje do godziny 19? Mamy tutaj 25 minut. 1 godzina to 60 minut. Jeśli do godziny 18.25 dodamy 35 minut otrzymamy godzinę 19. .00. Krzyś odpoczywał 2 godziny i 35 minut. Zapiszę to w tym miejscu. 2 godziny i 35 minut. O godzinie 19.00 Krzyś poszedł grać w piłkę. Po skończonym meczu Krzyś się wykąpał i postanowił się pouczyć. Zaczął naukę o 20.30. Ile czasu zajęły mu czynności związane ze sportem? Zobacz. Gdy do godziny 19 dodamy 1 godzinę, otrzymamy godzinę 20.00. Do godziny 20.30 brakuje jeszcze 30 minut. Czynności związane ze sportem zajęły chłopcu 1 godzinę i 30 minut. O godzinie 20.30 Krzyś rozpoczął naukę. Poszerzał swoją wiedzę przez 1 godzinę i 30 minut. Następnie chłopiec poszedł się umyć i przygotować do spania. Która to była godzina? Chłopiec uczył się 1 godzinę i 30 minut. Chcemy to dodać do godziny 20.30. Możemy rozpocząć od dodawania godzin albo minut. Tym razem rozpoczniemy od minut. Jeśli do godziny 20.30 dodamy 30 minut, to otrzymamy godzinę 21. Dodaliśmy już 30 minut. Chcemy dodać godzinę i 30 minut. Do godziny 21.00 musimy dodać jeszcze jedną godzinę. Krzyś zaczął się szykować do spania o godzinie 22.00. O godzinie 22 chłopiec szykował się do spania. O godzinie 22:30 odpływał już w krainę snów. Ile czasu minęło od godziny 22 do godziny 22:30? Minęło 30 minut. Obliczając czas, pamiętaj, że każde 60 minut to jedna godzina. 60 sekund to 1 minuta, a kwadrans to 15 minut. Dobrym sposobem jest dopełnianie do pełnych godzin i wykonanie rysunków. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji o jednostkach czasu oraz do odwiedzenia naszej strony Pistacja TV.